Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. A naszym gościem jest poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pozdrawiam. Były przewodniczący NSZZ Solidarność i uczestnik zjazdu, który się wczoraj zakończył. Tak, delegat na zjazd krajowy z regionu gdańskiego. 300 delegatów, wybory przewodniczącego. Piotr Duda otrzymał 257 głosów. Nie było kontrkandydata. Przyznam szczerze, że trochę mnie to dziwi, bo pamiętam wiele zjazdów Solidarności i tam raczej szalała demokracja polegająca na zgłaszaniu niezliczonych wniosków formalnych, uchwał, poprawek do uchwał, kolejnych, ostra walka o komisję krajową. To teraz taka organizacja półwojskowa, jeden kandydat, zdecydowana większość głosów, wszyscy na baczność. Więc pani redaktor, myślę, że rzeczywiście był okres, kiedy w związku przeżywaliśmy tak zwaną szalejącą demokrację. To wszystko było bardziej żywe, spontaniczne. Tym razem może tego zabrakło, ale cóż, no, myślę, że tak jak wszyscy się zmieniamy, również i w związku. Piotr Duda jest dobrym przewodniczącym na trudne czasy. Jest akceptacja dla jego polityki. Przyznaję, że troszkę mi brakuje tych emocji, tej pewnej spontaniczności na tych spotkaniach. Natomiast z całą pewnością powaga wyzwań, które stoją przed związkiem, również no, jest jednym z przyczyn tej większej powagi samych obrad. Wynik Piotra Dudy wskazuje na bardzo silną akceptację jego osoby. Natomiast z całą pewnością najistotniejsze rzeczy, o których warto mówić z tego zjazdu, to pewne przesłania, program, wyliczanka tych wyzwań ogromnych, które w wyniku od lat konsekwentnej liberalnej polityki rządu stoją przed związkami, przed pracodawcami i przed Polską. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, oczywiście, ale najpierw jeszcze krótkie pytanie dotyczące przewodniczącego. Przewodniczącego w ogóle. Rozmawiamy dziś ze słuchaczami na temat między innymi zarobku w związkach. Są różne mity na ten temat, legendy. Proszę powiedzieć, ile zarabia przewodniczący Solidarności? Wszystko jest wiadome, to jest w statucie. To jest poniżej 3 średnich krajowych. To jest w ustawie, w uchwale finansowej związku. Członkowie Komisji Krajowej nie zarabiają z definicji. Oni są, funkcjonują w związku na różnych miejscach i ich zarobki wynikają wyłącznie z tego, jakie funkcje sprawują. Jest bardzo wiele osób, które pracuje zawodowo i ich wynagrodzenia to są wynagrodzenia, jakie otrzymują ze stosunku pracy w zakładzie, w którym pracują. No to gdzie są te kominy? W wielkich spółkach Skarbu Państwa? Kominy płacowe. Kominy płacowe. Związkowe. Proszę panią, kominy płacowe to są owszem w spółkach, w zarządach Skarbu Państwa, tam często, gdzie się stosuje zamiast stosunku pracy różne kontrakty menedżerskie, milionowe odprawy w radach nadzorczych. Tam są kominy płacowe. Związkowcy płace, też mają swoje, płace, maszyniści płace, na przykład. Płace w związku są jawne. I tutaj w przeciwieństwie do tych wszystkich innych obszarów można je sprawdzić i porównać. Choćby w przegłośnym KGHM-ie szef związku parę lat temu, kiedy się tym interesowałem, porównywałem, to zarabiał 0,8 średniej zakładowej. Także 16 tysięcy osób załogi, tam średnia rzeczywiście była wysoka, ale przeciętny pracownik zakładu zarabiał więcej od szefa związku. Także no, buduje się różne mity po to, żeby atakować, uderzać w związek, wykazywać niezgodność haseł, słów z czynami. Natomiast z całą pewnością ten zarzut dotyczy przede wszystkim rządu, władz. Hipokryzji, co innego się mówi, co innego się robi. Zapowiada się walkę ze śmieciówkami, nie robi się nic. No, ustawa jest, ale wróćmy w takim razie do ustaleń zjazdu. Jaka ustawa jest? Zapowiada się ustawę od 7 lat, a w tej chwili jest jeszcze ciągle procedowana i to dotycząca marginalnych w gruncie rzeczy. No dotycząca umów śmieciowych, tyle że przedłużono vacatio legis. Dotycząca dwóch ich rodzajów. Chce się opodatkować rady nadzorcze i umowy zlecenia, przy czym to jest mały fragmencik umów śmieciowych. Chyba dobrze. Zatrudnienie, przepraszam, cały czas, to co jest głównym przedmiotem i jest wskazywane, zastępowanie umów o pracę tak zwanym samozatrudnieniem, sięgające 1,5 do 2 milionów ludzi i ciągle pozostaje kompletnie bezkarnym i potwornie zadłuża ZUS i budżet.
Czytam, że Solidarność opowiedziała się za tym, by uznać za główne wyzwanie, które stoi przed Polską, odbudowę przemysłu, poprawę konkurencyjności dzięki, uwaga, między innymi zmniejszaniu obciążeń podatkowych. To ja już nie rozumiem. Opodatkowujemy umowy śmieciowe, zmniejszamy opodatkowania. Gdzie? Kogo? Pani, za co? Mowa jest, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, o akcyzie. Również wskazywana jest konieczność obniżenia podatku od osób fizycznych dla ludzi najuboższych. To są te obszary, gdzie Solidarność wskazuje na te rzeczy. Ale natomiast, to wpłynie na rozwój przemysłu? Obniżanie przede wszystkim, no dobrze, pani redaktor, jeśli w takiej formule zaczynamy rozmowę, to ja zapytam inaczej. Czy wpłynie na rozwój Polski podtrzymywanie pracy na czarno, to co zrobiła Platforma? 25 września w Sejmie Platforma na Komisji Kodyfikacji zagłosowała przeciw rozwiązaniu, prościutkiemu rozwiązaniu, o które od lat apeluje Państwowa Inspekcja Pracy w swoich raportach. W tym roku, we wrześniu, Główna Inspektor Pracy w sprawozdaniu za rok ubiegły po raz pierwszy tak dobitnie i donośnie zaapelowała o zmianie rozwiązania prostego. Wprowadzenie obowiązku wręczania umowy o pracy na piśmie przed dopuszczeniem do pracy. Dzisiaj można to zrobić do końca pierwszej dniówki. W związku z tym, jak alarmuje inspekcja, istnieje tak zwany syndrom pierwszej dniówki, że wszystkie stwierdzone przypadki pracy bezumownej na terenie firmy są tłumaczone, że to jest właśnie pierwszy dzień. I w związku z tym dzisiaj w Polsce można zatrudniać na czarno praktycznie legalnie. I Platforma blokuje proste rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tego obowiązku, jakby stymulując pracę na czarno, umożliwiając ją, więc to utrzymywanie niskich kosztów pracy ma być tym pomysłem na konkurencyjność polskiej gospodarki i rozwój. Dlaczego jest gospodarka rabunkowa, ograniczająca wpływy do ZUS-u, do budżetu, rujnująca te systemy w Polsce i mówmy o takich problemach, a nie próbujmy atakować, że związkowcy podobno za dużo zarabiają. Dlaczego żadnemu rządowi przez ostatnie 20 lat nie udało się, czego zresztą się Solidarność domaga, opodatkować w sprawiedliwy w stosunku do innych podmiotów sposób hipermarketów, wielkich sieci? Cały czas są pomysły, cały czas są protesty, także związkowców. Niedawno kobiety ze związków zawodowych, także z Solidarności demonstrowały w tej sprawie. Nic się nie dzieje. Pani, jednym z głównych przesłań programowych Prawa i Sprawiedliwości jest wprowadzenie w Polsce podatku obrotowego. Nie podatku od zysków, który umożliwia takie manipulowanie księgowe, transferowanie pieniędzy za granicę. Również podwyżka płac to jest najprostszy sposób na ograniczenie tego transferu za granicę, z firm zagranicznych, które w Polsce osiągają rekordowe zyski, rekordowa rentowność kapitału i transfer tych pieniędzy, ogromnych miliardów złotych za granicę. Podwyżka płac jest najprostszą formą ograniczenia tego transferu. I większe wpływy do ZUS-u, do większe podatki zmniejszające czy poprawiające bilans. Czyli zamiast nowej ustawy podwyżki płac w hipermarketach? Do tego pan zmierza? To również ograniczenie hipermarketów, tych zysków w hipermarketach przez podatek obrotowy, najprostsze rozwiązanie, więc nie sięga się po te prościutkie rozwiązania, natomiast wprowadza się, czy chroni się półlegalną pracę na czarno w Polsce, co robi Platforma otwarcie. A więc nie słowa, puste deklaracje, a to ewangeliczne, po czynach ich poznacie. Platforma... No tak, tylko że żaden rząd, jak mówiłam przez te lata, także rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, rząd PiSu, rząd Platformy też to prawda niczego z tym nie zrobił. Pani redaktor, już powiedzmy tak, to jest grana płyta. Porównywanie krótkiego okresu rządów Platformy, przepraszam, rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie była sznurkami wiązana koalicja, gdzie prawdę mówiąc ten rząd powstawał układem 100 ustaw, które były do przeprowadzenia. W Komisji Trójstronnej przez pół roku nie można było rozmawiać, bo ten rząd nie był w stanie niczego gwarantować. No tak, teraz i dzisiaj podejmowaniu 7 lat no więc właśnie, 7 lat komfortowych rządów Platformy z porównywaniem z tamtym okresem, to jest, nie wiem, brak słów w ogóle na tego typu. Jak się nie ma co wyciągać, to się próbuje tego triku, ale on już się zgrał, już na ludzi to nie działa. Powiedział pan o wiązanej sznurkami koalicji.
teraz jest nowa koalicja PiS-u. Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro razem idą do sejmików. To nie będzie na sznurki powiązana koalicja? Przepraszam, wie pani, to jest pewien blok Porozumienie Prawicy, a Polską rządzi owszem koalicja, która cały czas deklaruje walkę z umowami śmieciowymi, a nie robi w tej sprawie nic. Powtarzam, nie robi w tej sprawie nic, bo ta pozorna ustawa, która ciągle jest w Sejmie, dotyka tylko marginalnej części rzeczywistego, realnego problemu. W Polsce na rynku pracy prowadzi się gospodarkę rabunkową, bez inwestowania w przyszłość, zadłużając przyszłe pokolenia. My już dochodzimy do ściany z tym. Panie pośle, o zjednoczeniu prawicy, które wczoraj, jak mówili liderzy, stało się faktem, chciałam parę słów zamienić, bo o udziale związków w polityce miała być też mowa podczas zjazdu, tak zapowiadali przedstawiciele niektórych regionów. Więc po pierwsze, czy sądzi pan, że to jest stały związek, że można powiedzieć, że rzeczywiście te rozdźwięki, które były między PiS-em, Solidarną Polską, że to się skończyło i teraz jest to już taki blok, który się będzie trzymał aż do wyborów parlamentarnych? Wie pani, uśmiecham się, bo być może ku rozczarowaniu niektórych, którzy mieliby wdzięczne pole, powiedzmy, do ataków na związek, na zjeździe o polityce, jakby stricte mowy nie było, chociaż ja odpowiem w taki sposób. W uchwale programowej, w postulatach tam formułowanych, gdzie między innymi był zawarty ten, o którym mówię jako fundamentalny, konieczne wprowadzenie obowiązku wręczania umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy, a więc realna walka z pracą na czarno, a nie promowanie tej formy zatrudnienia. W ogóle główne przesłanie programowe to jest praca, płaca, dialog. Platforma Obywatelska. Panie pośle, o zjednoczeniu prawicy, bardzo proszę. O zjednoczeniu prawicy. Tak więc, oczywiście tu stroną tego zjednoczenia niekoniecznie jest związek, bo to nie jest partia polityczna. Natomiast jest identyczność programowa w bardzo wielu punktach programu PiS-u z programu Solidarności. Stąd te związki. Natomiast zjednoczenie prawicy polega na sięgnięciu, wyciągnięciu ręki do prawicy razem Jarosława Gowina, do dawnej, powiedzmy, dawnej, no jeszcze formalnie istniejącej Solidarnej Polski. Te osoby znalazły się na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, co nie przeszkadza też do opowiadania różnych bajek. Na przykład wczoraj Rzeczpospolita posuwa się do kłamstw, przypisując rzeczywiście mi jakieś decyzje dotyczące list, które nie są prawdziwe. A więc tutaj media też mają różne pola do popisu, nie zawsze uczciwe. Dziękuję bardzo. Gościem Sygnału Dnia był Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, związkowiec. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Nasz słuchacz Kriso, tak się podpisuje, jest w związku małżeńskim. Przekonuje, że to związek najlepszy. 7:32.